Ja chciałbym dzisiaj, jak księża zauważyli, posłużyłem się Ewangelią z ostatniej niedzieli, bo chciałbym zwrócić na taką tylko pewną część tej szeroko rozumianej sprawiedliwości. I ta właśnie Ewangelia niedzielna zainspirowała mnie do poruszenia tematu, myślę, bardzo ważnego dla każdego człowieka, chrześcijanina, ale także księdza i kapelana. Bowiem ta ewangeliczna scena każe nam zwrócić uwagę na prawdziwe człowieczeństwo Chrystusa. Chrystusa, który widząc matkę pogrążoną w rozpaczy po śmierci swego jedynego syna, jak krótko ujął ewangelista, użalił się nad nią. I zapewne nie był jedynym w tym ludzkim odruchu, bo przecież towarzyszył matce spory tłum ludzi, znajomych, więc pewnie też próbowali ją pocieszać w sposób, który niejednokrotnie słyszymy i dzisiaj. Nie martw się, nie przejmuj się, jakoś to będzie. Czas uleczy rany. Jednakże wśród tych wielu prób pocieszenia właśnie wdowa usłyszała wyraźnie tylko te słowa skierowane do niej przez Jezusa. Nie płacz. Te słowa musiały jakoś zabrzmieć specyficznie, skoro ona się zatrzymała, a wraz z nią cały podążający za nią kondukt. Jezus, mówiąc to nie płacz, wcale nie zabraniał jej wylewać łez, ale od razu pokazał, że jest władny usunąć powód jej zmartwienia i płaczu. Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Te kolejne słowa Jezusa przywracają życie i cała sytuacja tej biednej matki ulega zmianie. W tych słowach nie płacz. Jezus zdaje się mówić, nie słuchaj tych, którzy wmawiają ci, że twoje łzy nie mają sensu, że nic nie znaczą, że nic nie pomogą. Bo to jest nieprawda. Bo to właśnie dzięki twoim łzom dostrzegłem twoją tragedię. One mają wielką wartość. To nad nimi się użaliłem i to one zmieniły całą rzeczywistość. I to jedno, te słowa pocieszenia, nie płacz. Ale Pan Jezus nie poprzestaje tylko na słowach i jak w wielu innych wypadkach posługuje się znakami. Ewangelista, relacjonując to zdarzenie, mówi, że Pan Jezus podszedł i dotknął się mar. Dla dzisiejszego słuchacza jest to szczegół być może mało znaczący, bo taki gest dotknięcia czy ucałowania trumny w naszej kulturze, w naszej mentalności jest uznanym gestem przywiązania do zmarłej osoby. Jednakże, jak dobrze wiemy, w czasach Chrystusa taki czyn był nie do pomyślenia, bowiem dotknięcie się mar, na których leżały zwłoki, czyniło człowieka nieczystym. I dlatego wszyscy Żydzi z daleka omijali miejsca, w których mogliby mieć jakikolwiek kontakt ze zwłokami. Ale niestety w przypadku śmierci kogoś bliskiego na popadnięcie w taką rytualną nieczystość narażona była zwykle najbliższa rodzina. W tym wypadku właśnie matka, która musiała przygotować ciało swojego syna, a więc umyć je, namaścić olejkami, ubrać czy też owinąć w płótna. I właśnie taki gest Chrystusa ukazuje jego niezwykłą solidarność z cierpiącymi, z wykluczonymi, z przeżywającymi jakąś tragedię czy nieszczęście. I ten gest Chrystusa jest wyraźnym znakiem, pokazującym, że nic nie jest w stanie powstrzymać go, aby być jak najbliżej tego, kto go potrzebuje, kto potrzebuje jego pomocy, aby się z tym człowiekiem nawet utożsamić, aby wziąć na siebie jego cierpienia, nawet wtedy, gdyby wobec prawa miał się stać nieczysty. Moi drodzy, ten przykład dany nam przez Chrystusa każe sobie postawić pytanie, jakie jest moje człowieczeństwo, bo nam wszystkim grozi swego rodzaju taka izolacja i czasem możemy się zachowywać jak ci Żydzi, którzy z daleka omijają zmarłych, byle tylko nie stać się nieczystym, byle tylko nie zbliżyć się do ich problemu.
Rodzi się więc pytanie, jaka jest moja relacja do drugiego człowieka, choćby do ludzi, którzy mają nie najlepszą przeszłość, nie najlepszą reputację, jak ja się do nich odnoszę, czy ja ich nie unikam, czy nie omijam ich z daleka, żebym tylko nie musiał się zaangażować jakoś w ich sprawy, jak ja traktuję ludzi, o których dzisiaj była mowa choćby na tej konferencji, którzy żyją w związkach niesakramentalnych. Czy ja się utożsamiam z ich tragedią, z ich wewnętrznym cierpieniem, czy też potępiam, albo nie daj Boże jeszcze publicznie upokarzam. Jak ja traktuję ludzi w kancelarii, czy zachowuję kulturę słowa i zdrowy dystans do podejmowanych tematów, czy ja szanuję swoich parafian, chociażby poprzez to, że jestem w kancelarii we właściwym stroju, w sutannie, w garniturze, w koszuli z koloratką, czy ja nie utrudniam czasami dostępu do sakramentów świętych poprzez jakieś mnożenie zupełnie niepotrzebnych kwitków i biurokracji, czy ja mam czas dla ludzi, czy też tylko wygodnie przez siebie wyznaczone godziny w kancelarii i nie mam dla nich czasu. A właśnie Pan Jezus pokazuje niejednokrotnie na kartach Ewangelii, że zawsze miał czas. Do Niego przychodzili ludzie o różnych porach, z różnymi problemami. I nieraz było tak, że tych problemów nie rozwiązał. I ludzie od Niego odchodzili, czasem nawet zgorszeni, ale On zawsze miał dla nich czas. I takie właśnie pytania stawia kapłanom całego świata także Ojciec Święty Franciszek. I apeluje, żebyśmy nie byli najemnikami, urzędnikami, ale właśnie duszpasterzami. Ale żeby tak było, to właśnie u podstaw naszego kapłaństwa musi leżeć to prawdziwe człowieczeństwo. I jeżeli ksiądz nie będzie dobrym człowiekiem, to nie będzie dobrym kapłanem. I o tym słyszeliśmy już u początków naszej seminaryjnej formacji. Dlatego myślę, że warto dzisiaj przy tej okazji tego naszego spotkania zapytać się, czy te lata kapłaństwa, bez względu na to, ile ich mam, 1 czy 30, to umocniły ten fundament kapłaństwa, jakim jest człowieczeństwo? Czy też może właśnie ten fundament ulega erozji poprzez różne nasze wady i słabości, przez brak kultury, niewłaściwe zachowanie, jakiś zły przykład, brak zainteresowania drugim człowiekiem, nie jakimiś plotkami, bajkami, ale właśnie problemami drugiego człowieka czy współbrata. I można by, moi drodzy, stawiać wiele takich pytań, bo przejawów tego naszego człowieczeństwa lub jego braku może być bardzo wiele i mogą być bardzo różne, ale nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby każdy z nas sam spojrzał na swoje życie, na swój stosunek do wiernych i do współbraci. Jeżeli trzeba, to spróbował na nowo to swoje człowieczeństwo odbudowywać. Właśnie na wzór Chrystusa, który był człowiekiem, ale także który szukał człowieka. Nie zostawiał go nigdy samemu sobie z jego życiowymi kłopotami, czy nawet z grzechem. Chrystusa, który nie pozwalał innym żyć w upadku, ale starał się człowieka podnosić, dotykać swoją łaską, przywracać do życia i do społeczności. Moi drodzy, jeszcze jeden fragment Ewangelii, szczegół. Właśnie ewangelista mówił, że ten cud, jaki uczynił Chrystus, spowodował, że ludzie wielbili Boga. I to, myślę, jest kolejna wskazówka dla nas, żeby moje człowieczeństwo, kształtowane, przeżywane właśnie na wzór Chrystusa, było powodem tego, aby inni mogli wielbić Pana Boga. Aby mój osobisty wysiłek zmierzający do przemiany, walka z własnymi słabościami, nałogami, prowadziła do uwielbienia Boga za Jego miłosierdzie i dobroć okazywaną wobec mnie samego. Ale z kolei, żeby moje właśnie świadectwo życia jako człowieka i jako kapłana, a więc nie tylko jakieś słowa typu nie płacz, ale czyny ocierające łzy, niosące pomoc, aby właśnie te uczynki miłosierdzia pełnione spontanicznie, codziennie, ta kultura bycia, zachowania, mój ubiór, właśnie sprawiały, żeby inni przeze mnie Pana Boga wielbili i sami stawali się lepszymi. Oby ci, którym służymy, widząc właśnie nasze czyny, mogli do nas odnieść słowa dzisiejszego pierwszego czytania skierowane do Eliasza. Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym
i słowo Pańskie z Twoich ust jest prawdą. Moi drodzy, niech ta Ewangelia i to krótkie rozważanie towarzyszą nam na co dzień i pomagają w kształtowaniu tego prawdziwego człowieczeństwa na wzór Chrystusa, który był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Amen.